Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Borys Budka, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zacznę od cytatu z Donalda Tuska. Wczorajsze słowa. Niektórzy uznali, że można z tego zrobić sprawę polityczną. Mikołaj został zaszczuty. Tak mówił szef Platformy Obywatelskiej. Mowa oczywiście o dramatycznie zmarłym synu posłanki Platformy. Panie przewodniczący, czy wy też nie robicie polityki z tego dramatu? To, co wczoraj zrobiły media tak zwane publiczne, a wcześniej, co już zrobiły pod koniec ubiegłego roku, to było przekroczenie wszelkich granic przyzwoitości. To było wykorzystanie tragedii do rozgrywek politycznych. Pani poseł Felix była bardzo aktywna w kontrolowaniu tego, co robi Ziobro i jego ludzie w Lasach Państwowych. I została za to zaatakowana w sposób absolutnie poniżej jakiejkolwiek krytyki. Przypomnę, że wbrew temu, co mówią propagandyści z TVP i z innych mediów rządowych, ta sprawa już dawno, kilka lat temu, znalazła finał w sądzie. No, sprawca przestępstwa siedzi w więzieniu. A i siedział już wtedy, to prawda, co zrobiono? Ofierze, to prawda. Ujawniono informacje o rodzinie i o ofierze. I na skutek tego, po 2,5 roku od zdarzenia, ta sprawa była wyjaśniona przez prokuraturę błyskawicznie. Był akt oskarżenia. Facet ten, zwyrodnialec, został skazany. I dzisiaj to, co się dzieje, to jest rzecz, która wcześniej nie miała miejsca. To jest taki skoordynowany atak propagandystów zatrudnianych za publiczne pieniądze, atak polityczny, który może doprowadzić do kolejnej śmierci. Tylko, że panie przewodniczący... Ten młody człowiek czuł się zaszczuty i ta sprawa była wyjaśniona. Chłopiec żył spokojnie i po blisko 3 latach od tych strasznych wydarzeń wyciąga ktoś to w taki sposób, żeby móc zidentyfikować ofiarę. Nie ma żadnego wytłumaczenia. A to, co wczoraj się stało... To może powiem, o co chodzi, jeżeli mówi pan wczoraj o telewizji publicznej, o TVP Info. Konkretnie takie paski się pojawiły, między innymi na TVP Info. Mikołaj Felix nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska odpowiada za śmierć dziecka. No, nie ma wątpliwości, że nie są to prawdziwe słowa. To jest po prostu pewne, bo to nie jest odpowiedzialność polityków Platformy Obywatelskiej, ale panie przewodniczący, jakieś będą konsekwencje, jeżeli o was chodzi, tych słów, tych pasków telewizji publicznej? Oczywiście, prawnicy już pracują od wczoraj nad bardzo dużym pozwem, już nie tylko wobec TVP, ale przede wszystkim tych, którzy to mówili. To nie pozostawimy tego bez reakcji, powinni odpowiedzieć. Również ci, którzy dawali twarz, ci, którzy udają dziennikarzy. Ale to będą pozwy wobec konkretnych dziennikarzy? Dowiedzą się w porę, bo tak jak Pereira ukrywał się ze swoim adresem, do teraz Pereira nie wykonał wyroku sądowego, którym został zobowiązany w kampanii wyborczej w 2019, żeby sprostował swoje słowa. On do teraz tego nie wykonał. To są ludzie, którzy nie mają żadnego honoru. To są, później robią jakieś programy. Dzisiaj zapowiadają, że będą teraz szukać ofiar jakiegoś pedofila. No przecież od tego jest prokuratura. No, dziennikarze sądy też są, panie przewodniczący. Ja natomiast mówiąc, nie znam tej historii tak dokładnie. Może są inne ofiary. Nie, panie redaktorze, żeby... To musimy wyjaśniać. Mhm. Czym innym jest złapanie przestępcy, wsadzenie go do więzienia, napiętnowanie. Absolutnie się zgadzamy. Ale nie można tego robić w ten sposób, żeby identyfikować ofiary. Dlaczego? Bo to jest tak zwana wtórna wiktymizacja. Ale to jeżeli to o to chodzi, to pełna zgoda, dlatego proces jest tajny. I to zrobiły media publiczne. To zrobili ludzie, na których zrzucają się polscy podatnicy. I to nie była akcja dziennikarska. Te materiały musiały wyjść z prokuratury. To była sprawa, która była rozstrzygnięta i nagle. I dlaczego to się stało? Dlatego, że posłanka Felix była bardzo... Najpierw podczas komisji zaatakowała Ziobrę i jego ludzi, a potem prowadziła kontrolę w lasach. Panie przewodniczący, ale ja rozumiem...
krytykę wobec no, chociażby tych pasków, bo też absolutnie jestem wobec tego krytyczny, ale zacytuję jeszcze pana słowa wczoraj z Sejmu. To było już w momencie, kiedy pani marszałek wyłączyła co prawda mikrofon, ale dało się te słowa usłyszeć. Macie krew na rękach, tak pan mówił. Tak, i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ale to tak samo polityków PiS pan oskarża, że mają krew na rękach. Tak, dlaczego? Dlatego, że to PiS obsadza media rządowe. To przecież nikt inny, jak oni stworzyli Radę Mediów Narodowych, żeby obejść. Ale potrzebujemy trochę w tej sprawie jednak, panie przewodniczący, może zejścia na poziom niżej, jeżeli chodzi o emocje. I rozumiem oskarżenie wobec osoby, która ujawniła dane chłopaka, bo to jest absolutnie niedopuszczalne, nie powinno mieć miejsca, ale politycy Platformy, politycy Prawa i Sprawiedliwości jako tacy mają krew na rękach? Tak, panie redaktorze, i będę to powtarzał, bo ja byłem wczoraj na tym pogrzebie. Ja widziałem tą rodzinę, ja widziałem, co się dzieje, widziałem siostry Mikołaja, widziałem matkę, ojca, babcię. I ja naprawdę nie mogę mówić o tym spokojnie, bo przekroczono wszelkie granice. I nie można udawać, że w Polsce mamy normalne media rządowe. Gdyby to się stało w jakimkolwiek medium prywatnym, na który PiS nie ma wpływu, przecież trójka posłów PiS-u jest w Radzie Mediów Narodowych. Od nich zależy, kto jest prezesem telewizji. To nie jest tak, że my mamy niezależne media. To jest Radio Szczecin. Biuletyn partyjny. Przecież ludzie, którzy zarządzają tym hejtem w internecie, są zatrudniani na intratnych posadach w instytucjach państwowych. I dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, nie mogą politycy PiS udawać, że to, co dzieje się w telewizji polskiej, to, co dzieje się w radiach państwowych, to jest coś, co jest niezależne. To jest wielkie kłamstwo. I to jest skoordynowany atak, tak jak skoordynowany jest atak na Donalda Tuska. Ale okej, politycznie są propagandystami za publiczne pieniądze, ale przekroczyli pewne granice, których nie wolno przekroczyć. I jeżeli tam siedzi marszałek Witek, druga osoba w państwie, siedzi na sali premier, czwarta osoba w państwie, i oni udają, że nie mają z tym nic wspólnego. Ponoszą polityczną odpowiedzialność za państwowe media. Koniec, kropka. Tam powinni wszyscy polecieć. Od Olechowskiego, Pereiry, Graczaka. Ja widzę, panie przewodniczący, dużą przestrzeń między ponoszą polityczną odpowiedzialność za media publiczne, tak, rządzący ponoszą polityczną odpowiedzialność, ale mają krew na rękach, to trochę jest chyba pomiędzy tymi dwoma sformułowaniami bardzo duża przestrzeń i odcienie jeszcze szarości. Nie ma. Tu w tej sprawie nie ma szarości. I tutaj będę bardzo... Mnie brakuje słów, rzadko mi się to zdarza, ale jak ja pomyślę, co jeszcze może się wydarzyć, jeżeli tego nie przerwiemy, jeżeli nie będzie refleksji ze strony obozu władzy, to będzie... próba przerwania tego i uspokojenia to, co robi... Muszą polecieć głowy, muszą wylecieć ludzie, którzy za to systemowo odpowiadają. To, że Kurski znalazł posadę za milion rocznie za oceanem, nie zmieniło nic w rządowych mediach. Tam nadal są ludzie pokroju, mówię to jako przykłady tego braku jakiejkolwiek rzetelności. Mamy przecież Pereirę, mamy Olechowskiego, szefa informacji, mamy Kłeczka, mamy Graczaka, który daje twarz. Ci wszyscy ludzie muszą liczyć się z osobistą odpowiedzialnością prawną, ale to powinna być środowiskowa infamia, to powinno być wykluczenie. Jeżeli to nie włączą się inni dziennikarze, pozwoli pan, że to jednak... panie redaktorze, będzie, to będzie jeszcze gorzej w kampanii, bo oni dzisiaj, mając przyzwolenie rządzących, będą robić gorsze rzeczy, bo oni zależą tylko od tego środowiska. Ale pozwoli pan przewodniczący, że jednak że dziennikarze jednak przede wszystkim swoim rozsądkiem będą się kierowali, a nie tym, czego wymagają od nich politycy. Tak, a propos włączenia się w infamię. Tak, widziałem wczoraj apel. To jest apel dziennikarzy. To jest coś, co widziałem komentarze ze środowiska. To jest dużo cenniejsze, bo trzeba to przerwać. Jeżeli nadal będziemy udawać, że nic się nie dzieje, jeżeli będziemy traktować media państwowe jako media, to
ci ludzie nie będą bali się posunąć do kolejnego kroku. O legislacyjnej odsłonie tej kwestii porozmawiajmy chwilę, bo dzisiaj w Sejmie początek prac nad obywatelskim projektem w sprawie likwidacji TVP Info, projektem, pod którym podpisy zbierała Platforma Obywatelska. Liczy pan, przewodniczący, że ten projekt może zostać, może w tej szczególnej sytuacji liczysz na poparcie sejmowej większości, czy nie ma na to szans? Jak widać, nie ma tam żadnej refleksji po tym, co wczoraj działo się w rządowych mediach. Przecież to, co zrobiono, to jest wypowiedzenie wojny przyzwoitości, to jest wypowiedzenie wojny tym moralnym kanonom, które w demokratycznym zachodnim świecie obowiązują. Ja nie liczę na żadną refleksję. Ja wiem jedno, że to jest słuszny postulat. W tej postaci taka telewizja z takimi ludźmi, którzy nie są dziennikarzami, nie ma prawa istnieć. To się niczym nie różni od totalitarnych reżimów, które mają swoje propagandowe stacje. Panie przewodniczący, od totalitarnych reżimów to chyba się jeszcze trochę... Jeżeli chodzi o metody, to co zrobiono Krzyśkowi Brejzie, jeśli chodzi o wykorzystanie służb, materiał, porażający materiał w weekend w jednej ze stacji. To co robiono z nagonką wobec pani poseł Felix i jej rodziny, to są najgorsze metody. Mówimy o metodach, nie mówimy o państwie, tylko metody rodem z państw totalitarnych. Tak się szczuje opozycję, tak się atakuje polityków, którzy są przeciwko władzy, inwigiluje się ich. Dzisiaj polskie służby, polska telewizja, polskie radio są w rękach partyjnych funkcjonariuszy i nie spełniają roli, którą powinny mieć w demokratycznym państwie. Mówił to Borys Budka o innych tematach. Porozmawiamy także w internetowej dogrywce Sedna Sprawy. Przewodniczący Platformy, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej cały czas będzie z nami. Dobrego dnia państwu życzymy. Radio Plus. Sedno Sprawy. Borys Budka, przewodniczący Klubu Obywatelskiej. Klubu Koalicji Obywatelskiej cały tak czas jest z nami. Jak się chce tak szybko powiedzieć, to czasami zjeść można jakąś sylabę po drodze, panie przewodniczący. Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych Inicjatywy. Tak, to wszystko jest w ramach koalicji. A, bo to jest taka pełna nazwa klubu zawierająca te wszystkie dokładnie podmioty, tak, które w jej skład wchodzą. To oczywiście prawda, panie przewodniczący, jeżeli chodzi o program mieszkaniowy Platformy. Ten, no przede wszystkim z kredytem 0% i z dopłatą w wysokości 600 zł do wynajęcia mieszkania. To jest takie sądowanie trochę, taki balon próbny, to jest pytanie się wyborców, czy są na tak i opinii publicznej, czy to jest twarde zobowiązanie Platformy Obywatelskiej? To jest zobowiązanie. Wiemy, że problem mieszkaniowy trzeba rozstrzygnąć. Co więcej, mamy doświadczenie, jak to robić, bo blisko 300 tysięcy mieszkań, które udało się oddać z programów Platformy, kiedy rządziliśmy, z tych programów, to był wielki sukces. Dopłaty do kredytów też to było. Tak, i to jest prosty mechanizm. Dzisiaj młodego niektórzy człowieka... Niektórzy mówią, że za prosty, bo stymuluje popyt po prostu przede wszystkim i wpływa na wzrost cen mieszkań. Ludzie mają więcej środków, więc deweloperzy chcą więcej dostać. Ale zobaczmy, co się dzisiaj dzieje. Przecież premier zapowiedział wielki program 100 tysięcy mieszkań. Oddano kilkanaście tysięcy i to jeszcze... Mówi pan o Mieszkaniu Plus, tak? O Mieszkaniu Plus. Mhm. I po pierwsze, to bardzo niskiej jakości mieszkania, bo mieszkańcy pokazują na zdjęciach, co tam się dzieje. Tak się dzieje, jeżeli państwo próbuje zastąpić coś, co na rynku funkcjonuje. Dzisiaj mamy problem nie z liczbą mieszkań. Dzisiaj mamy problem z tym, że młodych ludzi nie stać po tym, co zrobił Morawiecki z Glapińskim, jeśli chodzi o polską gospodarkę, inflację i stopy procentowe, no, ludzi nie stać na wzięcie kredytu. Mamy dwa... Ale z liczby mieszkań też, bo panie przewodniczący, masa mieszkań kupowana jest przez fundusze inwestycyjne. W związku z tym ten popyt jest pompowany i jeżeli chodzi o te osoby, które chcą kupić mieszkanie do mieszkania po prostu, no to też z tego powodu, z racji tej ograniczonej puli, ceny są wyższe, panie przewodniczący. Panie redaktorze, tylko widzi pan, PiS często mówi o silnym państwie. PiS o tym mówi, w jaki sposób powinno się państwem zarządzać, a tu wywiesili białą flagę. Są normalne rynkowe sposoby, żeby dogadywać się z ludźmi, którzy z podmiotami, które mieszkania oddają do użytku. Dzisiaj problemem jest to, że młodych ludzi nie stać na raty kredytu. Dlaczego? Dlatego, że są one tak wysokie z uwagi na stopy procentowe. Jest problem z wkładem własnym. Możemy to załatwić. Pieniądze publiczne powinny być przeznaczane między innymi na pomoc
najbardziej potrzebują. Trochę porozmawiajmy tego programu, bo to 5 miliardów, 4-5 miliardów w pierwszym roku miało być, a w 10-15 roku, no bo to nie jest tak, że ci, którzy w pierwszym roku dostaną, to potem w piątym nie będą dostawać. Ale to wszystko zależy od skali, ile osób będzie tym zainteresowanych. No ale zakładając, że w pierwszym roku 5 miliardów, bo o takim koszcie państwo mówili, to rozumiem, że zakładacie jakąś skalę, mówiąc o tej wartości. To ja pytam, jak to by wyglądało może, w kolejnych latach? To może rosnąć po prostu kilka miliardów rocznie, natomiast te pieniądze po pierwsze wracają do gospodarki w postaci podatku, chociażby podatku VAT, czy też... No to ostatecznie wszystkie pieniądze wracają, panie Nie wszystkie, no jak bo... się ludziom da pieniądze, no to każde jakoś tam wrócą. No. Panie redaktorze, ale mówmy o konkretnych rozwiązaniach. Mówimy też, że trzeba tam, gdzie państwo lekką ręką rozrzuca pieniądze, dając swoim, chociażby w postaci dotacji z różnego rodzaju fundacji, podmiotów, NCBiR-ów, ministerstw, blisko 3 miliardy rocznie w tym roku na media rządowe. Ale to tu trzeba będzie za parę lat, nie wiem, 30 miliardów rocznie. To są miejsca, które dają od razu olbrzymie oszczędności. Jeżeli mówimy o wydatkach chociażby na kancelarię premiera, gdy Donald Tusk rządził 150 milionów rocznie, gdy rządzi Mateusz Morawiecki 10 razy tyle, 1,5 miliona złotych na utrzymanie kancelarii premiera. Te pieniądze są, tylko trzeba lepiej nimi zarządzać. Ale to panie przewodniczący, to mówi pan o telewizji publicznej. Wy w tej ustawie, która będzie dzisiaj procedowana, likwidujecie abonament chociażby, prawda? Teraz mówi pan o tej 3 miliardowej dotacji już z budżetu bezpośrednio. To media publiczne zarządów Platformy Obywatelskiej w ogóle ich nie będzie? Będą, ale zupełnie inaczej zarządzane. Poczekajmy. A finansowane jak? Inaczej finansowane. Z tym czekamy na kampanię wyborczą. Nie będziemy niczego w tej chwili PiS-owi podpowiadać. Natomiast można zbudować taki model mediów publicznych, które będą mediami. Ale chyba za darmo się nie będą kręciły, panie przewodniczący. No, nie, ale pan mówi o... Ale nie... Próbujecie zlikwidować abonament i te 3 miliardy już pan traktuje jako oszczędność, to nie wiem skąd pieniądze na media publiczne. Albo ich nie będzie, albo... Proszę sobie wyobrazić, że ci, którzy dają tą twarz do tych haniebnych pasków, ci zarabiają po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. No dużo się zarabia w mediach publicznych, to prawda. Dlaczego się tak zarabia? No bo zarządy Platformy też się dużo zarabiają. Tam się idzie dzisiaj z jasną misją niszczenia wszystkiego, co jest przeciwko ale tej władzy. Ale ja zadaję konkretne pytanie się panu twarz. Przewodniczącemu, a pan przewodniczący schodzi na wygodniejszy temat. Nie. O tym już rozmawialiśmy. Ale no to mówię raz jeszcze. Mówię raz jeszcze dobitnie. Ta formuła mediów publicznych będzie ona już się skończyła. No ale to tam skąd pieniądze, jeżeli nie te 3 miliardy i nie abonament? Nie, no to one będą, nie takie środki, to po pierwsze. Po drugie, to jest kwestia zarządzania. Dzisiaj w mediach publicznych nikt nie musi liczyć się z wydatkami, dlatego że zawsze przyjdzie jeden czy drugi minister i dosypie. Dlaczego? Dlatego, że to są tak, propagandowe media. Zarządów Platformy też uzupełniano straty abonamentowe, panie przewodniczący. Porównajmy. Tak się działo. To były mniejsze kwoty dużo, ale 3 miliardy w tym roku. Mam jedną prośbę. Nie można stawiać znaku równości. Pan jest od tego, ale ja jestem od tego, by to prostować. Sam mechanizm na nie taką skalę. Powiem tak. Za rządów Platformy też finansowano z budżetu państwa kancelarię prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Tylko za rządów Platformy, za Tuska było to 150 milionów, za Morawieckiego to jest 1,5 mld. Powiedzą inflacja i tak dalej. Nie. Ponieważ zdaniem Morawieckiego ta inflacja to tak nie dotyka. Wie pan, dlaczego to jest robione? Chociażby proszę popatrzeć na wydatki kancelarii premiera na reklamy w mediach społecznościowych tego, co mówi premier. To są olbrzymie pieniądze, które idą na badania, które nie dostaje opinia publiczna, tylko są PiS-owi potrzebne do konstruowania różnych przekazów. To są ludzie, którzy są utrzymywani w kancelarii premiera. Po to, by prowadzić kampanię wyborczą. Jest to nielegalne finansowanie kampanii wyborczej. O tym też jasno mówimy. Tym powinna zająć się Państwowa Komisja Wyborcza. Środki publiczne, między innymi z KPRM-u, z Funduszu Sprawiedliwości, z innych funduszy, służą temu, by tak naprawdę finansować kampanię wyborczą obozu rządzącego. Panie przewodniczący, to zapytam jeszcze o, jeżeli chodzi o kampanię, o te plany Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050. Przyjdzie taki moment, że PSL i Polska 2050 skruszone przyjdą do Platformy powiedzieć, no jednak wspólne listy, boimy się, że sami do parlamentu nie wejdziemy. Ja absolutnie nie patrzę w kategoriach skruszenia, bo to są nasi partnerzy, a nie ktoś, kto ma przychodzić skruszony. Ja liczę na refleksję, bo wszystkie badania wskazują, że ten
wariant wspólnej listy, to jest pewne potężne zwycięstwo. Jesteśmy otwarci, natomiast robimy swoje. Dzisiaj trzeba wygrać z PiS-em. Ale oni sami mogą nie wejść do Sejmu? Bo próg 8%. To jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli widzimy na razie te badania na poziomie 6-7% dla tych ugrupowań, natomiast ja i tak dobrze, że nie ryzykują samodzielnego startu, bo rozumiem tak te deklaracje i to bardzo dobrze, bo najgorsze byłoby, gdyby zarówno ruch 2050, jak i Polska 2050, jak i PSL tak, były 4-9. Więc my jesteśmy otwarci, natomiast robimy swoje. Ostatnie badania pokazują, że już w granicach punktu procentowego mamy różnicę z PiS-em. My jako Koalicja Obywatelska musimy wygrać wybory. Dużo prościej byłoby to zrobić wspólnie z PSL-em, z Hołownią. Ale choćby to, czy oni mogą nie wejść do Sejmu? Czy mogą, tak jak Lewica to byłaby, w 2015 roku... Jest takie zagrożenie i to byłaby tragedia, bo te głosy są wtedy zmarnowane, więc albo muszą stanowić ten blok, który nie ma wątpliwości, że przekracza próg, albo idziemy wspólnie. My jesteśmy zawsze otwarci na współpracę. A mówił to Borys Budka, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, Platformy Zielonych, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Dobrego dnia. Bardzo dziękuję. I Państwu życzę do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Jej gośćmi rusza program Ekspres Biedrzycki. Dobry Państwu, w środę to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Kłaniam się, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Już za chwilę, tak jak Państwu obiecywałam, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, a po godzinie 9.45 Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ale dziś przede wszystkim w roli mamy syna z niepełnosprawnością. Ale oczywiście zaczynamy od aktualności. Nie będzie, drodzy Państwo, więzienia za mówienie o aborcji. Tak zwana Lex Godek, tak zwany Lex Godek, czyli projekt posłanki Prawa i Sprawiedliwości Kai Godek, jeszcze bardziej zaostrzający prawo aborcyjne, został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu wczoraj wieczorem. Dalszego procedowania, to warto sobie zapamiętać i sprawdzić te nazwiska, tutaj szczególny ukłon w stronę kobiet, tej ustawy chciało 97 posłów. Jeszcze dziś wieczorem może się rozstrzygnąć los obywatelskiego projektu ustawy o likwidacji TVP Info i o likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Pod projektem takiej ustawy zebrano, przypomnę, ponad 100 tysięcy podpisów. Prawdopodobnie dziś wieczorem odbędzie się głosowanie w tej sprawie. I kwestia, o której dziś będziemy mówić na pewno sporo. Druga noc w Sejmie za osobami z niepełnosprawnością i ich opiekunami. Protestujący, przypomnę Państwu, domagają się natychmiastowego wprowadzenia pod obrady obywatelskiego projektu, który zrównuje rentę socjalną z minimalną krajową. No, niestety w większości parlamentarnej nie ma wielkiego aplauzu, jeżeli chodzi o ten pomysł, więc prawdopodobnie na tym posiedzeniu projekt nie będzie rozpatrywany. W związku z tym protestujący chcą zamienić projekt obywatelski w projekt poselski. Do tego trzeba 15 podpisów, ale o szczegółach już później dzisiaj w naszym programie. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. Sejm zdecydował, przypomnę Państwu raz jeszcze, o dalszym losie projektu Kai Godek. Posłowie wczoraj zajęli się obywatelskim projektem Aborcja to zabójstwo, proponowanym przez Fundację Życie i Rodzina Kai Godek. Sejm większością głosów na szczęście odrzucił projekt, który zakładał karę do nawet 8 lat więzienia za nakłanianie do aborcji w przypadku, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Obywatelski projekt, którego oczywiście liderką jest znana Państwu doskonale Kaja Godek, zakładał, że zaproponował
propagowanie możliwości przerywania ciąży, nakłanianie do zabiegu czy informowanie o sposobach aborcji innych niż wymienione w ustawie, można trafić do więzienia na 2 lata. Pod ustawą, co też ciekawe i w sumie dość smutne, podpisało się 150 tysięcy osób. I to już jest kolejny projekt ustawy proponowany przez panią Godek. Niepowodzeniem, przypomnę, zakończyły się wcześniejsze inne obywatelskie projekty Zatrzymaj aborcję. To był kwiecień 2020 roku, o ile się nie mylę, i Stop LGBT w październiku roku 2021. Podobny los spotkał projekt, który został złożony 28 grudnia ubiegłego roku. No i Sejm większością głosów odrzucił projekt organizacji, której liderką jest Kaja Godek. Niemniej jednak, przypomnę, 97 parlamentarzystów głosowało za dalszą możliwością procedowania tego skandalicznego absolutnie projektu. Likwidacja TVP Info i abonamentu RTV. Obywatelski projekt z ponad 100 tysiącami podpisów jest w Sejmie i prawdopodobnie dziś wieczorem może zostać poddany głosowaniu. Zakłada likwidację tuby propagandowej TVP Info, która według autorów projektu stała się narzędziem polityki nieróżniącym się w istocie swojej misji od telewizji właściwej dla krajów autorytarnych. Tak brzmi uzasadnienie tego projektu. Ma on regulować kwestię zniesienia opłat abonamentowych oraz wprowadza zakaz tworzenia i rozpowszechniania przez publiczną telewizję programu informacyjno-publicystycznego, co oznaczałoby de facto likwidację programu tworzonego oraz rozpowszechnianego przez telewizję rządową, czyli TVP Info. Oczywiście niewielkie są szanse przy takim, a nie innym układzie sił w Sejmie, żeby ten projekt był dalej procedowany. Niemniej warto odnotować, że dziś głosowanie w tej sprawie ma się odbyć. Polska, drodzy Państwo, rozpoczyna przygotowania do prezydencji w Unii Europejskiej, ale na ten temat już za chwilę będziemy rozmawiać z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Ja wiem, że Państwo czekają bardzo na to spotkanie i na tę rozmowę, więc nie przedłużam i zapraszam. W ramach prowadzonych przez służby w każdym zakresie działań, które mają wymiar właśnie taki operacyjny, te najdalej idące możliwe są tylko i wyłącznie pod właściwym nadzorem sądu. W związku z tym, jeżeli ja nie mogę potwierdzić Pani, czy takie działania miały miejsce, czy nie, bo nie mam dostępu do tego typu informacji, ma dostęp do nich prokuratura i właściwe służby. Natomiast jeżeli były podejmowane, i to o to Pan Premier jakiś czas temu prosił o audyt w tym zakresie, to były zawsze podejmowane w ramach obowiązujących przepisów prawa, czyli było uzasadnienie, żeby takie działania podejmować. Tylko jeszcze raz podkreślę, że nie mam tutaj wiedzy i informacji, a zresztą byłoby to zapewne przekroczeniem uprawnień, gdyby podać publicznie taką informację, wobec kogo te działania były prowadzone, bo one są prowadzone w ramach ściśle określonych przepisów prawa. Natomiast jeszcze raz mogę powiedzieć tylko tyle, że za każdym razem te działania są przeprowadzone w ramach ustawy, która oznacza właściwy nadzór sądu w takich sytuacjach. Na tę chwilę nie ma mowy o żadnych konsekwencjach wobec... Pani redaktor, każda osoba, która uważa, że wobec niej zostały złamane przepisy prawa, może złożyć zawiadomienie do prokuratury. Ja wiem od razu, że opozycja powie, że prokuratorem jest minister Ziobro. W związku z tym, nawet jeżeli prokuratura nie podejmie właściwych działań, bo opozycja uzna, że to jest działanie niby polityczne, to ma możliwość zażalenia do sądu i sąd może zadecydować o wszczęciu postępowania. Więc zachęcam do tego, żeby każda osoba, która ma takie obawy, po prostu to zrobiła i wtedy w drodze postępowania sądowego można to wyjaśnić. Państwa gościem były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Siłą rzeczy pan rzecznik rządu narzucił nam temat Pegasusa. Ci, którzy są podsłuchiwani, byli podsłuchiwani Pegasusem, a właściwie inwigilowani, bo tu nie tylko o podsłuchy chodzi, twierdzą, że to jest wystarczający powód, żeby podać w wątpliwość uczciwość wyborów parlamentarnych w roku 2019 i je unieważnić. Czy pan uważa, że to jest temat, nad którym opozycja powinna się pochylić, czy po prostu szkoda czasu? Znaczy, pochylić się trzeba, wyjaśnienia są konieczne. Stosowanie Pegasusa w sposób tak niekontrolowany jest skandalem. Mówiąc szczerze, w krajach o takich dojrzałych demokracjach to wywołałoby to poważny kryzys rządowy. Natomiast unieważnianie wyborów parę miesięcy przed kolejnymi wyborami nie ma najmniejszego sensu. Poza moim zdaniem ani prawnie, ani formalnie nie jest to do przeprowadzenia. Pan mówi, że w rozwiniętych demokracjach zakorzenionych już odpowiednio to byłby potężny kryzys. U nas zdaje się nikt tego problemu nie dostrzegać. Mało tego,
Partia rządząca ustami swoich polityków mówi, że no właściwie nie ma problemu, ironizuje, że osoby, które były inwigilowane Pegasusem, no to najpierw muszą udowodnić, że tak było, że konfabulują, że próbują na tym robić politykę. No taka jest reakcja. No tak, ale to świadczy o tym, że coś mają za paznokciami, to znaczy, że nie chcą po prostu wyjaśnić, bo jeżeli system Pegasus w Polsce jest, jeżeli był stosowany, to ja nie mówię, że cała opinia publiczna, ale na pewno Komisja do Spraw Służb Parlamentu powinna taką informację posiadać. Kiedy mówimy o tego typu skandalach, no to bardzo głośny skandal, który być może zakończy się katastrofą rządu, jest w Grecji, gdzie podobne metody stosowano wobec opozycji, a stał za tym, czy dał przyzwolenie premier Mitsotakis. Tak na marginesie, jego żona jest Polką z pochodzenia, miałem okazję poznać. Więc jak mówię, w dojrzałej demokracji to jest temat. Ja nie mówię, że to jest temat, który powinien, nie wiem, unieruchomić państwo czy sparaliżować inne działania, ale powinien być po prostu wyjaśniony w sposób, który jest przygotowany do tego. Czyli na przykład Komisja do Spraw Służb Specjalnych Parlamentu. Wie pan, jak wygląda sytuacja w Komisji do Spraw Służb Specjalnych w Sejmie? Ona właściwie jest sparaliżowana w tej chwili. Nie ma przewodniczącego, którym zawsze był człowiek opozycji. No tak powinno być, bo to... No, nie ma tego. Wszystkie bezpieczniki zostały wyłączone. Możemy powiedzieć, że sprawą powinna zająć się prokuratura. No tak. Nie bardzo się da. Sejmowa Komisja Śledcza, no wiadomo, nie ma większości. Wszystkie bezpieczniki zostały wyłączone. I co no i to jest bardzo zła wiadomość. No, walczyć, no zostają wolne media, mówiąc zupełnie szczerze. Czyli coś, na co władza jeszcze mimo chęci wpływu nie ma. I tyle, ale to jest oczywiście bardzo zła informacja. To znaczy, że Polska, gdy chodzi o rozwój demokracji, cofnęła się mocno. Mhm. Dlatego, że przecież te pomysły choćby, że na czele Komisji do Spraw Służb Specjalnych stoi człowiek opozycji, to był taki niezwykle dojrzały, mądry pomysł dla właśnie systemu check and balance, czyli wzajemnego kontrolowania się. Jeżeli bezpieczniki są usuwane, no to może się to skończyć po prostu katastrofą. Ja uważam, że trzeba o tym dyskutować, trzeba domagać się informacji, szczególnie przed kolejnymi wyborami. No właśnie, o to chciałam zapytać, dlatego że tutaj mamy podsłuchy wobec osób, które były szefami kampanii, które negocjowały pakt senacki i tak dalej. I teraz pytanie, jak to może przełożyć się pana zdaniem na nadchodzące miesiące, czyli te miesiące przed wyborami, o ile one się odbędą oczywiście. Wie pani, w Polsce myślę, że takiego prostego sfałszowania wyborów nie będzie, ponieważ mamy tu za duże jednak możliwości kontroli i te partie opozycyjne są dobrze zorganizowane, będą miały swoich przedstawicieli w komisjach, więc w to nie wierzę. Natomiast problem z wyborami w Polsce jest taki, że one nie są równe jakby już na starcie, dlatego że kontrola rządu, kontrola rządzącej partii nad mediami publicznymi jest kolosalna. Jest właściwie, bym powiedział, więcej niż stuprocentowa. Jeżeli do tego dodamy działania służb specjalnych, czyli korzystanie właśnie z podsłuchów, z zdobywania informacji, co dzieje się w obozie konkurenta, no to wtedy rzeczywiście te wybory mogą być wypaczone poprzez tego typu metody. Co można robić? No, znaczy krzyczeć trzeba, więc ja mówię, najbardziej liczę tu na wolne media, ponieważ jeżeli w systemie państwa te możliwości kontrolne zostały wyłączone, czy zostały sparaliżowane, no to zostaje nam tylko głos mediów i opinia publiczna, która powinna jasno powiedzieć, że na to się nie godzi i chce zmiany władzy. Panie prezydencie, nie obawia się pan scenariusza, że ludzie, mając wiedzę na temat tego, że te wybory na pewno nie są konstytucyjnie pięcioprzymiotnikowe, że nie są równe, że ten dostęp chociażby do mediów rządowych, tak to już będę nazywać konsekwentnie, no nie jest równy, to właściwie eufemizm, że oni stracą chęć do pójścia do wyborów, bo będą mówić, no tak, no ale właściwie sprawa i tak jest przegrana, bo te wybory są nieuczciwe, a może zostaną sfałszowane, że to będzie demobilizujące dla wyborców. Ja myślę dokładnie odwrotnie. Ja myślę, że to będzie mobilizujące. Ja sądzę, że Polska jest na takim etapie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, że to ludzi po prostu rozwścieczy. To znaczy, im bardziej będzie widoczne, że władza za wszelką cenę chce się utrzymać, że manipuluje, to ten poziom mobilizacji powinien wzrastać.
Te osoby już zupełnie, bym powiedział, takie oddalone od polityki, które i tak by nie poszły głosować, mogą taki argument przytaczać, ale ci wszyscy, którzy mają jakieś poczucie obywatelskości, poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro, moim zdaniem zareagują odwrotnie, zareagują gniewem i powinni nie dość, że pójść gremialnie do wyborów, to jeszcze zagłosować przeciwko tej władzy. Pan uważa, że to jest zbyt daleko idący patetyzm wśród tych, którzy mówią, że to będą najważniejsze wybory po 89 roku? Czy pan jest podobnego zdania? To będą bardzo ważne wybory. No, może drugie najważniejsze po 89 roku. Dlatego, że pamiętajmy, jednak w 89 roku chodziło i doszło do zmiany systemu politycznego. Zmiany sojuszy międzynarodowych. No, wyszliśmy z Układu Warszawskiego, weszliśmy do NATO. W sensie takiej wagi historycznej ten okres przełomu 89-90 wydaje się jednak najważniejszy. Ja oczywiście mam tu subiektywną opinię, bo uczestniczyłem wtedy w tym wszystkim, ale to będą bardzo ważne wybory, bo tu chodzi o demokrację. Tu chodzi o to, że Polska w tym sporze, który toczy się dzisiaj w świecie między demokracją a autokracją, co słusznie zdefiniował Biden rok temu w Warszawie, po której będziemy stronie. I dzisiaj, żeby demokracja w Polsce zwyciężyła, potrzebna jest zmiana władzy. Potrzebna jest ekipa, która będzie respektować demokratyczne zasady. A gdzie my jesteśmy dziś na tej ścieżce między demokracją a autokracją? My jesteśmy ciągle krajem demokratycznym, ale z niebezpiecznymi pokusami centralizacji władzy, ograniczania roli opozycji, ograniczania mediów, władzy państwa nad niezależnymi sądami. Nazwałbym, że to są po części pokusy, a po części już fakty, które zdarzyły się. Więc nazywać Polskę krajem niedemokratycznym byłoby dzisiaj grubą przesadą, ale mówić o Polsce, w której demokracja jest zagrożona, jest prawdą. Panie prezydencie, a jak bardzo niebezpieczna jest strategia Prawa i Sprawiedliwości na te nadchodzące miesiące w kontekście narzucania tematów kampanii? Bo już dziś widać, że to będzie przede wszystkim polityka antyunijna, polityka antyniemiecka i granie na kontynuację tego podziału i atakowanie między innymi Donalda Tuska i polityków Platformy Obywatelskiej. Nawet nie będę wspominać o tym, co działo się w ostatnich dniach przy okazji śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. Paski, które się pokazywały wczoraj w TVP Info, to jest coś, co ciężko nazwać, znaczy w ogóle skategoryzować w jakikolwiek sposób, ale no widać, że ten podział, że PiS będzie grał na pogłębienie tego podziału. I teraz może zacznijmy od kwestii antyunijnych i antyniemieckich. Ostatnio Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu, na pewno pan słyszał o tym, w którym mówił o tym, że Unii Europejskiej są opłacani politycy, którzy no, robią jakieś prowokacje, czy prowadzą antypolską politykę, to po pierwsze. A po drugie, Olaf Scholz jako kanclerz Niemiec dość wprost i bez ogródek mówi o tym, że już nawet nie chodzi o federalizację Unii Europejskiej, ale o takie super państwo, na czele którego będą stały Niemcy i które to państwo pozbawi niepodległości Polskę. Dokładnie takie słowa padły od najważniejszego polityka w tym kraju. Wie pani, komentarz może być krótki. No to są brednie. No, mówiąc po prostu brednie, oczywiście na użytek kampanii. Czy to zadziała? Osobiście wątpię. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem takiego elektoratu silnie antyunijnego, antyniemieckiego to może jest, biorąc całość, 10-15%. To jest dalece niewystarczające, żeby te wybory wygrać. Natomiast oczywiście to jest więcej niż głupota. To jest wielki polityczny błąd, bo Polska jest w Unii Europejskiej. Unia Europejska dzisiaj jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa naszego wspólnego, także w warunkach wojny z Rosją. Osłabianie Unii, pokazywanie Polski jako takiego kraju wiecznie niezadowolonego jest osłabianiem polskiej pozycji, marginalizowaniem nas. Wszystko to jest bardzo złe. Ja mam nadzieję, że w tej kampanii ten wątek Unii Europejskiej będzie istotny. To znaczy, że wyborca będzie stał przed takim prostym pytaniem. Czy chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej i grała tam odpowiednią rolę? Czy chce, żeby Polska, będąc w Unii Europejskiej, jedną nogą powiedzmy, była na marginesie, nie miała znaczenia. Polityka Kaczyńskiego, a jeszcze bardziej Ziobry, bo Ziobro pewno by nas chętnie wyprowadził z Unii, to jest droga do takiej właśnie stałej marginalizacji Polski. Teraz, gdy chodzi o Niemcy. Scholz przedstawił w Pradze, w moim zdaniem bardzo interesującym wystąpieniu, pewną koncepcję konieczności pogłębienia integracji. I oczywiście to jest do dyskusji.
ale dyskusja musi być merytoryczna. My możemy powiedzieć, my zgadzamy się, że na przykład integracja w kwestiach bezpieczeństwa czy stosunku do Rosji powinna być większa. Powinniśmy mówić mocniejszym wspólnym głosem. Ale na przykład uważamy, że w kwestiach prawa, sądownictwa powinniśmy mieć bardziej wolne ręce. Okej, można dyskutować, że na przykład rola TSUE jest zbyt wielka. To są wszystko kwestie do dyskusji. Natomiast czym innym jest dyskusja merytoryczna o pewnym koncepcie, jak ma Unia Europejska wyglądać za 10, 20 czy 30 lat. A nie można obrażać. Ja mówię, mądrość polityka polega na tym, że on potrafi przeciwnika zdenerwować, żeby nie użyć mocniejszego słowa, ale nie obrazić. Natomiast Kaczyński stosuje inną metodę. On obraża. On chce mówić o hegemonii niemieckiej, o jakichś tam niecnych zamiarach Niemców, o kierowaniu przez Niemcy. Jak widać... To już wygląda na obsesję. To jest obsesja. To nie wygląda, to jest obsesja. A poza tym no, też musimy być konsekwentni. No, jeżeli my uważamy, że Niemcy są aż tak niebezpieczni, no to nie żądajmy, żeby dawali więcej broni na Ukrainę. Nie żądajmy, żeby dawali więcej pieniędzy. Nie żądajmy, żeby odgrywali taką rolę, której my nie chcemy widzieć. No. Mhm. Czyli albo jedno, albo drugie. Bo my tak byśmy chcieli. Niemcy powinni siedzieć cicho w kącie, ale pieniądze dawać, leopardy dawać, zgadzać się z naszymi ocenami. Pieniądze powinna dawać, ale nie zajmować się kwestią. To jest koncepcja chora i moim zdaniem zapłacimy za nią wysoką cenę. Nie w tym, że jak zmieni się rząd, oczywiście stosunki z Unią Europejską będzie można ułożyć dużo lepiej. Natomiast Polska na tej płaszczyźnie politycznej straciła wiarygodność. To jest kłopot, a wiarygodność odbudowuje się i w życiu ludzkim, i w polityce długo. I to jest chyba trochę też tak, że niestety nikt nie wyciąga wniosków z historii, bo jak można konfliktować się z dwoma sąsiadami? Znaczy, bo my w tej chwili jesteśmy w stanie, w cudzysłowie, wojny z Rosją i tutaj nas wpychają w taką wojnę, w cudzysłowie, z Niemcami. I teraz nasze położenie geopolityczne jest jakie jest, to jest truizm, ale zdaje się na szczytach władzy niewielu... To rozumiem. Nie, no ma pani rację, no, ale najprostsze wytłumaczenie. Rosja rzeczywiście prowadzi agresywną wojnę przeciwko Ukrainie i jest naszym przeciwnikiem. Być może za chwilę i wrogiem, gdyby się zdecydowali na przykład zaatakować miejsca przesyłania tej broni gdzieś tam blisko polskich granic. Natomiast gdy chodzi o Niemcy, to pamiętajmy, w latach 90. i na początku nowego wieku zdarzyły się dwie historyczne sprawy. Niemcy... I my, Polska, jesteśmy w tym samym sojuszu, największym sojuszu polityczno-wojskowym, czyli w NATO, od 1999 roku. I od 2004 roku jesteśmy razem z Niemcami w tym samym sojuszu, jakim jest Unia Europejska. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. Granica polsko-niemiecka jest otwarta. Ludzie przejeżdżają w jedną i drugą stronę. Pracują tu i tam. Nie ma żadnych konfliktów. My nie mamy żadnych problemów. Oczywiście możemy dyskutować o sytuacji Polaków mieszkających w Niemczech. Dyskusja, czy to jest mniejszość, czy nie, no to możemy prowadzić tę dyskusję. Ale ci Niemcy są tam szanowani, są uznawani i nie ma z tym problemu. Dzisiaj powiedzieć, że poza wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego mamy jakiś gorący konflikt związany z Niemcami jest nieprawdą. Mamy różnice zdań. To trzeba też pojąć. Stosunek Polski do Rosji był zawsze jednoznaczny, dużo bardziej konsekwentny niż niemiecki. Ale to cała historia jest. No, Polacy nie mieli żadnego cara w Rosji, Niemcy mieli. Polacy nie zaatakowali Rosji w II wojnie światowej i dokonali tam wielkich mordów. Niemcy tak, więc dyskusję mogliśmy, mając czas, o tym pogadać, ale trzeba też wykazać pewne zrozumienie dla różnicy wrażliwości, dla różnicy poglądów. Natomiast czynienie z Niemców wroga w warunkach świata w roku 2023 jest szaleństwem. To już więcej niż obsesja. To jest szaleństwo, moim zdaniem, bardzo niebezpieczne. Różnić się tak, krytykować tak, ale utrzymywać dialog i przede wszystkim nie obrażać. No nie rozrywać tej tkanki dialogu, którą z trudem tworzyliśmy przez ostatnie 30 lat. Polska, jak wiemy, rozpoczyna już przygotowania do prezydencji w Unii Europejskiej. Prezydent Duda zapowiedział, tutaj cytat, wzmacnianie więzi transatlantyckich i że to ma być bardzo ważny element tej prezydencji. Z kolei minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk dodał, że Polska rozpoczęła, tutaj też cytat, przygotowania i szykuje ambitną agendę. Nie ma tutaj wielu szczegółów, ale co pan uważałby za ambitną agendę w sytuacji, w której przejmiemy prezydencję w Unii Europejskiej w takim, a nie innym czasie? Znaczy... Kiedy my przejmiemy tą prezydencję, no to warunki mogą się istotnie zmienić, więc taka trochę to jest teoretyczna dyskusja. Gdybym dzisiaj miał przejmować prezydencję europejską, to bym się powiedział tak, dwie rzeczy, trzy rzeczy są najważniejsze. Pierwsze, musimy być skuteczni w pomocy dla Ukrainy.
Bo ta wojna rzeczywiście będzie rozstrzygać o przyszłości, no powiem górnolotnie, świata, ale już na pewno Europę, a już w 100% naszego regionu. Więc kontynuowanie pomocy dla Ukrainy politycznej, militarnej, humanitarnej w każdym i przygotowanie środków na odbudowę Ukrainy to jest sprawa numer jeden i ona powinna być dzisiaj głównie omawiana przez tą prezydencję, czy jakby ona nie była. Druga sprawa. Oczywiście więzi transatlantyckie są niezwykle ważne i dobrze, że mamy Bidena. Ja ciągle mam takie straszne sny, co by było, gdyby Trump był dalej prezydentem. Ukradł mi pan pytanie. No tak, no to, ale to już od razu pani odpowiem. Od razu pani odpowiem. Obawiam się, że Ukraina dzisiaj już nie byłaby niepodległym krajem. A co by było z nami? No, bylibyśmy krajem granicznym z Federacją Rosyjską, co jest jednak istotną różnicą. W strefie wpływów pewnie Rosji. Nie, no, nie byliśmy w strefie wpływu, bo jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO i jesteśmy przeciwni Rosji. No ale nie wiadomo, co by było z NATO, gdyby Trump był prezydentem. Pamiętamy, jakie no, też, zakusy, te, prawda? Też, ale to można oczywiście zostawmy sobie Trumpa, bo tak. Mam nadzieję, że odszedł i nie wróci. Natomiast wracam do tej prezydencji. Otóż pierwszy punkt Ukraina. Drugi punkt, tak jest, więzi transatlantyckie trzeba wzmacniać ze świadomością tego, że nie wiemy, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych w 2024 roku. Mhm. Czyli, że groźba, że te więzi będą słabnąć jest wielka. Tym bardziej, że Ameryka się zmienia. W Ameryce jest coraz mniej Amerykanów, którzy mają korzenie z Europy. Coraz więcej jest Amerykanów z korzeniami w Ameryce Łacińskiej, w Azji, w Chinach, Korei, Japonii i tak dalej. I niewykluczone jest, że po Bidenie możemy czekać na kolejnego, nazwijmy to umownie, prezydenta europejskiego, czyli z europejskimi korzeniami przez nie wiem ile wyborów. Więc wzmacnianie więzi transatlantyckich, tak. I trzecia rzecz bardzo istotna, wzmacnianie Unii Europejskiej i siły sprawczej samej Europy. My musimy wiedzieć, że biorąc pod uwagę, że Ameryka może zmieniać swoją politykę, może być mniej wrażliwa na Europę, my musimy być silniejsi. Musimy mieć dużo więcej możliwości obronnych, musimy mieć dużo więcej współpracy wojskowej, musimy mieć dużo więcej współpracy Wspólna sprzętów. Armia Unii, czy to za daleko? No, armia to jest za daleko, ale współpraca unijna w tej mierze konieczna, a przede wszystkim to, co możemy zrobić i co trzeba zrobić, choćby w kontekście Ukrainy, to jest współpraca przemysłu zbrojeniowego. My produkujemy dziesiątki podobnego rodzaju broni, ale w sposób nieskoordynowany. Albo mało w ogóle produkujemy. Poza mało, no bo wierzyliśmy w to, że pokój będzie na wieki wieków, więc takie bym trzy, że tak powiem. No i czwarty bym priorytet, że tak powiem, czy czwarty główny temat takiej prezydencji, to jest siła konkurencyjna Europy. Musimy zdawać sobie sprawę, że niezależnie od wojny, niezależnie od COVID-u, na świecie toczy się wielka konkurencja, wielka batalia technologiczna. I dzisiaj, jeżeli pani przegląda listę 10-20 największych firm zajmujących się nowymi technologiami, to tam Europy nie ma. Tam jest po połowie Amerykanie i Chińczycy, więc my musimy dać więcej pieniędzy na tę dziedzinę, zgromadzić tutaj naukowców naszych, bardziej, lepiej współpracować, dlatego że inaczej też jakby osłabimy siebie. Jak potężny problem sprawią Chiny w najbliższych miesiącach, pana zdaniem? Już w tej chwili administracja amerykańska, Antony Blinken, ale także inni politycy, no dość wprost grożą palcem Chińczykom w kontekście ewentualnego wsparcia sprzętem wojskowym Federacji Rosyjskiej. Chińczycy zdają się być coraz bardziej zirytowani tym, że ktokolwiek tym palcem im grozi. I teraz, czy my stąpamy po bardzo cienkim lodzie, pana zdaniem? Jak to może w najbliższych miesiącach wyglądać? Czy Chiny zmienią to swoje podejście takiej pseudoneutralności? Chiny mają kilka cech, które oczywiście dobrze im służą. Znaczy, to jest w chińskim DNA. Oni są cierpliwi. Znaczy, oni nie podejmują decyzji nerwowo. I w związku z tym ja spodziewam się, nie spodziewam się jakichś nagłych zwrotów tej polityki. To będzie raczej takie wyczekiwanie i jakby działanie w różnych kierunkach. Teraz, gdy zastanowimy się nad choćby wojną i stosunkiem Chin do tej wojny, do agresji rosyjskiej, to sytuacja jest taka. Samo zaangażowanie Rosjan i osłabianie Rosjan jest w interesie chińskim. To jest wielki sąsiad, terytorialnie większy od Chin, sąsiad Chin, który po prostu po tej wojnie będzie słabszy i w dużej mierze skazany na Chin. Więc ta przedłużająca się wojna i osłabianie Rosji nie jest przeciwko interesom chińskim. Z drugiej strony Chińczycy nie chcą zwycięstwa Zachodu. Dla nich zwycięstwo Ukrainy nad Rosją, czyli zmuszenie Rosji na przykład do wycofania się do granic 2014 roku, no to będzie oczywiście, to byłoby kolosalne zwycięstwo, no ale to jest także zwycięstwo wtedy NATO, zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. No, tego nie chcą, tego Chińczycy też nie chcą. W związku z tym oni będą starali się w jakimś stopniu popierać Rosję, na pewno politycznie.
No ale jak mówię, do pewnych granic, żeby znowu zwycięstwo rosyjskie no też nie jest za bardzo, bo wtedy wychodzi z tego wszystkiego zbyt mocna dla nich Rosja. Ale to jest jeden element. Drugi, już stała się rzecz dobra, bo w wyniku zabiegów, tu akurat tego Scholza, którego Kaczyński nie lubi, Rosjanie, Putin wycofał się z tej retoryki wojny atomowej, czy użycia taktycznej broni atomowej, bo to jest zdecydowana opinia Chińczyków, która jest publicznie wyrażona. Broni atomowej używać nie wolno i nie wolno nią również straszyć. I na razie Putin się tego trzyma. Teraz, czy oni będą... Straszyć to straszy, ale... No nie, od pewnego czasu nie. On w ogóle, proszę zauważyć, on wycofał tą retorykę. Nawet ten szalony Miedwiediew przestał, że tak powiem, mówić wprost o broni. On mówi o jakiejś ogólnej zagładzie dalej, ale nie używa sformułowań taktyczna broń atomowa. Więc ja myślę, że Chińczycy będą to wszystko analizować. Oni zdecydują o losach tej wojny, pana zdaniem, nie? Nie, oni mogliby zdecydować, gdyby chcieli włączyć się mocno do negocjacji pokojowych, ale oni tego nie zrobią. To kto zdecyduje? No ktoś musi. Na pewno to nie będzie Ukraina, niestety. Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało. Nie, to przez kim zdecyduje Ukraina? Bohaterstwo Ukraińców. Bo jeżeli Ukraińcy wytrzymają te wszystkie ataki, jeżeli będą przez kolejne miesiące bronić się, jeżeli nie będzie ofensywy rosyjskiej, to będzie czynnik zupełnie podstawowy. Natomiast gdy pani pyta o rozwiązania dyplomatyczne, polityczne, to ja myślę, że w tej chwili na takim poziomie średnim, na przykład wymiana jeńców czy umożliwienie eksportu zboża ukraińskiego, no to skutecznie pokazali się Turcy. Ale Turcy w najbliższych miesiącach będą zajęci sobą, mają wybory prezydenckie, więc ja ciągle wierzę, że gdybyśmy może mądrzej zaczęli rozmawiać z Indiami, to Indie mogą być takim krajem, które mogą tu odegrać pewną istotną. Teraz był szczyt G20 w Delhi. Wydaje się, że Hindusi, jeżeli by zrozumieli, że dla nich to jest też szansa na wejście do tej wielkiej geopolityki, to być może byłaby to możliwe, żeby oni tu odegrali jakąś rolę taką, bo z Indiami musi się liczyć Putin, dlatego że tam dużo eksportuje. I poza tym no, to jest kraj, który jednak ma swoje znaczenie. Natomiast, żeby zakończyć to szczerze, ale w związku z tym pesymistycznie, ja nie wierzę w szybkie rozwiązanie negocjacyjne, dyplomatyczne. Moim zdaniem ta wojna będzie trwała. Nie za bardzo wierzę, że ona może się skończyć w 2023 roku. Moim zdaniem ona przejdzie na kolejne lata. I... Ale wierzy pan na przykład w ten scenariusz, że Ukraińcy odzyskają ziemię sprzed roku 2014, bo przecież mnóstwo jest informacji mówiących o tym, że nieoficjalnie, ale jednak nawet ze strony amerykańskiej już się rozpoczynają naciski na Zełenskiego, że będzie musiał w pewnym momencie odpuścić te kwestie. No ale wie pani, na Zełenskiego w tej chwili w ogóle nie ma co naciskać w ten sposób, ponieważ Zełenski, jeżeli powie w najbliższych miesiącach, że on jest gotów do kompromisu i oddać te ziemie, które są zajmowane przez Rosjan, to Zełenskiego w ciągu tygodnia nie ma. Proszę pamiętać, że nastrój, ja w Kijowie bywam stosunkowo często, byłem teraz w rocznicę 24 lutego, rozmawiam z ludźmi i tam jest ten poziom determinacji, że żaden kompromis taki prosty nie wchodzi w grę. I mało tego, to pierwszy cios, który Zełenski by otrzymał po takiej deklaracji, to był ze strony wojskowej. To po co myśmy przelewali krew? To po co są te tysiące ludzi rannych, kontuzjowanych, na całe życie niepełnosprawnych i tak dalej? Także z tego choćby względu. Putin nie odpuszcza, ponieważ tak długo jak jest Putin, to Rosja tą wojnę będzie prowadzić. Zełenski nie ma pola manewru do kompromisu. Na świecie nie ma dzisiaj żadnej siły, która by mogła skutecznie, że tak powiem, wejść w rolę negocjatora i pogodzić obie zwaśnione strony. Wniosek, mamy wojnę na lata, a konflikt rosyjsko-ukraiński jest na pokolenia. Dlatego, że poziom nienawiści, także budowany przez propagandę rosyjską w samej Rosji wobec Ukraińców, jest taki, że będziemy z tym musieli żyć przez dziesiątki lat. Nie chcę pana namawiać na wróżenie z fusów, ale to jest też pytanie, które się pojawia siłą rzeczy, czyli co na Kremlu? Bo wiadomo, że Putin sam z siebie władzy nie odda, ale czy uważa pan, że tam sytuacja może narosnąć do takiej chwili, w której po prostu ktoś Putinowi pomoże odejść, tak to nazwę delikatnie? Nie, no, teoretycznie, na razie... teoretycznie może, choć mówimy o tym od roku. No, od roku słyszę ciągle jakieś spekulacje, że chory, nie chory i tak dalej. No, ale to jest takie bardzo myślenie życzeniowe. Moim zdaniem musi w jakimś momencie dojść do refleksji w Moskwie, no, po co nam to wszystko. Wie pani, wczoraj
Był program prowadzony przez tą kobietę, taką no, z tej stajni Putina, która tam uprawia tą propagandę, Skabajew się, nie pamiętam jak się nazywa. No, w każdym razie pojawił się emerytowany pułkownik, taki analityk wojskowy, który bardzo wbrew opinii tej pani redaktor mówił, że tą wojnę trzeba skończyć jak najszybciej, że Rosja nie ma szans jej wygrać. Konsternacja na twarzy prowadzącej naprawdę warta zobaczenia. Ale to taka złość prawdziwa, że co pan tak. tu gadasz i tak dalej. Więc takie głosy na szczęście zaczynają się pojawiać. Czy one pojawią się w otoczeniu Putina i na ile to będzie związane z taką możliwością odsunięcia Putina od władzy? Nie wiemy, natomiast historia jest pełna takich przykładów, więc ja nie wykluczam, że jednego dnia usłyszymy, że ze względu na zły stan zdrowia Putin rezygnuje, a staje się jego następcą ktoś. I teraz od razu mówię, to jest wtedy wielka szansa. Nawet jeżeli ten ktoś będzie finalnie osobą nie lepszą od Putina, może i gorszą od Putina. Dlatego, że ten moment nowej władzy na Kremlu to jest szansa, że ten nowy lider powie, to nie jest moja wojna, jestem gotów do rozmów. Wtedy rzeczywiście także dla Zełenskiego, dla Ukraińców to jest nowa sytuacja, w której szansa na podjęcie rozmów, zatrzymania tej wojny i znalezienia jakiegoś rozwiązania pokojowego, co jest dramatycznie trudne. Ja myślałem na dziesiątki sposobów, co by tu można zrobić, ale nie czas o tym mówić. No to będzie pierwsza okazja. No ale póki co Putin się trzyma, póki co sygnałów z Moskwy o zmianie polityki nie ma. Propaganda rosyjska jest agresywna tak jak na samym początku, a nawet bardziej agresywna, bo mają poczucie no jednak braku zwycięstwa. Nie mówię, że porażki, ale braku zwycięstwa. Natomiast determinacja Ukraińców jest godna najwyższego szacunku, choć jest niezwykle kosztowna z punktu widzenia zasobów ludzkich. Panie na tej wojnie oni tracą wspaniałych ludzi. Czy pan byłby gotów objąć stanowisko sekretarza generalnego NATO? W poniedziałek pojawiły się takie nieoficjalne informacje, że pańska kandydatura jest rozważana. Wielu mówi, że zadawanie takich pytań może tylko kandydaturze zaszkodzić, no ale muszę pana o to spytać. Nie, wie pani, no to, że po latach nie, jakby już nieaktywności takiej formalnej w polityce ktoś o mnie pamięta i wymienia moje nazwisko, to sprawia mi satysfakcję, co tu będę kłamał. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak tylko spekulacja i jest bardzo wielu aktywnych polityków, którzy myślą o tym stanowisku i dołożą starań, żeby je objąć. Mówi się o tym, że kobieta powinna być sekretarzem generalnym, więc ja tego warunku absolutnie nie spełniam. Wiem, że Brytyjczycy mają dużą chęć na to, a oni... No dobrze, ale pan nie odpowiedział na moje pytanie. Bo ja zapytałem, pani, jak pan będzie propozycja, gotów, to pan będę, dostał tę propozycję. Ale nie, to wie pani, ja jestem już za starym i doświadczonym lisem, żeby na podstawie jednej spekulacji przygotowywać sobie cały plan życia. Nie? Także będzie propozycja, będę rozważał. Na razie takiej propozycji nie ma, są tylko spekulacje. Sądzi pan, że byłaby tu niespotykana jedność, jeżeli chodzi o poparcie takiej kandydatury? Pańskiej, no to też byłby ciekawy test. Byłby. No, jak prawda? Już by się to pojawiło, byłby test. Nie wiem, wie pani. Choć powiem szczerze, że wydaje mi się, że no jest co prawda jeden bardzo taki przykry przypadek, kiedy władza postanowiła, czy nie chciała poprzeć kandydatury Tuska, ale w innych kwestiach wydaje mi się, że Polskę i polską nawet klasę polityczną stać na takie ponadpartyjne myślenie. Klasę polityczną, jak to brzmi, to chyba dawno i nieprawda, niestety. A propos klasy... Ale nie wie pani, klas jest dużo. Na przykład ja chodziłem 8 lat do podstawówki, 4 lata do... Więc powiedzmy, że mamy klasę polityczną na poziomie 5 klasy podstawówki. No, o. Dobrze, to doprecyzowaliśmy. Panie prezydencie... Temat jednej listy chyba został zamknięty, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Teraz oczywiście pojawia się pytanie, czy dwie, czy trzy, raczej trzy, bo Donald Tusk wyraźnie mówi, że z lewicą na jednej liście tylko z lewicą nie pójdzie. Rozumie pan to, czy nie? Tak, tak. Ja uważam, wie pani, jedna lista mogłaby powstać, gdyby sytuacja była rzeczywiście jakoś nadzwyczajnie dramatyczna. I wtedy, a nie jest? No, ciągle nie jest. No, myślę, że gdyby rzeczywiście wybory zostały jakoś raptownie przyspieszone albo nie wiem, jakieś zmiany w ordynacji wyborczej byłyby takie bardzo radykalne i właściwie uniemożliwiające wejście mniejszym ugrupowaniom, no to wtedy temat jednej listy będzie ponownie dyskutowany. Natomiast mamy jednak trzy różne formacje po stronie opozycji, czyli tą bardziej konserwatywną Hołowni i PSL-u, centroliberalną z elementami lewicowymi, czyli Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska, i mamy lewicę, nową lewicę plus tą jeszcze bardziej lewicową lewicę, czyli Razem Zandberga. I połączenie tego na jednej liście z jakimś minimum programowym, choć nie jest niemożliwe, ale jest niezwykle trudne.
trudne. Więc ja sądzę, że będą trzy listy i to odpowiada tak mniej więcej charakterowi ugrupowań opozycyjnych dzisiaj, więc nie ma w tym nic takiego dramatycznie złego. Poza jednym, że oczywiście system liczenia głosów jest systemem Domta. Zawsze przypominam, że 1,5 miliona głosów więcej opozycja w 2019 dostała. No tak, tak. I wygrany bierze więcej. No ale... niech oni już się zgodzą, że będą trzy listy, natomiast ważniejsze jest to, że powinny działać już zespoły eksperckie tych ugrupowań, jeżeli oni chcą tworzyć koalicję rządową po wyborach, żeby przyjść do władzy mając projekty, mając programy. Czy tu pan programy. Trochę mówi Hołownią i Kosiniakiem? Nie wiem, kim mówię. Mówię sobą, więc uważam, że największe nieszczęście polskiej polityki polegało na tym, że wielokrotnie zwycięzcy przychodzili, szuflady okazywały się puste i trzeba było dużo czasu, żeby się dogadywać, a później te sprawy bieżące są na tyle intensywne, że nie ma na to czasu. Że później nagle okazuje się, że rząd głównie odreagowuje sytuację, a nie tworzy jakieś rozwiązania, które by służyły. Panie prezydencie, i naprawdę pan uważa, że Donald Tusk powinien zrezygnować na rzecz Rafała Trzaskowskiego w sytuacji ubiegania się ewentualnie o fotel premiera? Nic dziś nie uważam. Ja uważam, ale że tak dzisiaj... pan powiedział ostatnio. No, nie, to powiedziałem, bo uważam, że łatwiej byłoby prawdopodobnie Trzaskowskiemu ze względu na brak tego bagażu historycznego zbudować taką koalicję rządową, ale nie wykluczam. Tusk jest bardzo zdolnym politykiem i wszystkim on chce. To w polityce to jest jeszcze być zdolnym, tak. To jest jedno, ale wykazać tą determinację to jest niezwykle ważne i tu myślę czasami Trzaskowskiemu tego brakuje. Więc zobaczymy. Ja uważam, że dzisiaj, wie pani, wybory jeszcze, właśnie nie wiemy, ile będzie list, nie wiemy, jakie będą wyniki, a my już się zastanawiamy, kto ma być premierem. No to jest trochę... No bo trochę wyborcy tak podejmują decyzje, sam pan wie. Podejmują ją często emocjami w ostatniej chwili i chcą wiedzieć, no, kto będzie ewentualnie premierem. W ostatniej chwili to prawda? Już będzie jasne. Na kilka tygodni przed wyborami te sprawy będą jasne, ale my rozmawiamy jednak pół roku. Z pańskiej perspektywy, doświadczonej niezwykle osoby, kto byłby lepszym premierem? Najlepszym? Nie, to nie wyciągnie. Widzenia opozycji. Ja uważam, że obaj panowie te mają kwalifikacje, więc ja nie uważam, że... Jeden ma ogromne doświadczenie, ma kwalifikacje międzynarodowe, drugi też ma kwalifikacje zarządzania, bo duże miasto też ma kwalifikacje międzynarodowe. Znają języki, znają ludzi, wiedzą, jak się uprawia politykę, więc można tylko powiedzieć, że akurat w tej sprawie kandydata na premiera, gdy mówimy o tych dwóch osobach, tutaj nie ma kłopotu. No jeden i drugi da sobie radę. Panie prezydencie, ma pan takie poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość albo już wie, że przegra, albo chce przegrać? Bo wielu stawia tezę, że wszystko, co się dzieje, Wille Plus, te afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, że to wszystko jest budową takiej Arki Noego, takiego bezpiecznika i miękkiego lądowania na przeczekanie w opozycji. Uważa pan, że rzeczywiście jest główna przyczyna tej sytuacji? Nie, to jest niewątpliwie budowanie takiego spadochronu, czy budowanie takiej poduszki bezpieczeństwa na przyszłość, gdyby się nie wygrało. Natomiast absolutnie się nie zgadzam, że PiS nie chce wygrać wyborów. PiS bardzo chce wygrać wybory, PiS robi wszystko, żeby wygrać wybory. PiS ma tu wiele przewag. No, telewizja czy media rządowe wspominaliśmy. Mają mnóstwo pieniędzy i to legalnie, no bo partie są finansowane z budżetu. Mają bardzo dobre zespoły tych technologów politycznych, którzy z nimi pracują z analityków, różnych stron świata, analityków tak dalej. Umieją robić kampanię, co pokazali w ostatnich latach. Mają rozpoznawalne twarze. Nieważne, czy my lubimy tych ludzi, czy nie, no ale oni są rozpoznawali. Więc ja uważam, że ktoś, kto dzisiaj już jest przekonany, że PiS przegrał, no to popełnia wielki błąd i w gruncie rzeczy trochę osłabia tą determinację opozycji. PiS chce przegrać, mówią ci, którzy twierdzą, że sytuacja jest tak fatalna, jeżeli chodzi o budżet, że łatwiej jest odejść na chwilę, wrzucić do tego bagna na przykład polityków opozycji, którzy nie zdołają go w krótkim czasie ogarnąć, a potem w glorii i chwale pokazać, jeżeli, mieliśmy rację. Jeżeli są tacy ludzie w PiSie, to mogę tylko powiedzieć, że są naiwni, dlatego że sytuacja jest trudna i ona będzie trudna zarówno dla każdego rządu, który obejmie władzę, międzynarodowo trudna i budżetowo trudna i tak inflacyjnie, więc to nie będzie łatwe. Po drugie, ten rząd opozycyjny może dać sobie z tym radę. To nie jest przecież niemożliwe. A po trzecie, no jednak ta władza pisowska będzie rozliczona i bardzo wiele osób, choćby te decyzje, te Wille Plus, te wszystkie fundusze i tak dalej, no to stanie się tematem no, takich poważnych rozliczeń, co będzie dla PiSu bolesne. Więc
Nie wiem, czy są aż tak tam przewrotni politycy, którzy kombinują, że... To zdaje się, marszałek Terlecki powiedział, że nawet jak oddamy władzę, to na krótko. No, to jest takie właśnie myślenie, że dobrze, dwa lata ci się pomęczą i znowu koniunktura się poprawi i my przyjdziemy na gotowe. To dwa krótkie tematy. To się nie sprawdzi. Panie prezydencie, bardzo był pan zaskoczony informacjami, które pojawiły się dzięki materiałom dziennikarza TVN-u w sprawie działalności Karola Wojtyły, jeszcze nie Jana Pawła II. Uważa pan, że ten mit papieża Polaka runie? Czy w Polsce jest on tak głęboko zakorzeniony, że właściwie my będziemy udawali, że ta sprawa nie istnieje? No, sprawa istnieje, jest coraz więcej dowodów na to. Kościół, nie tylko papież, ale właściwie cały Kościół powszechny sobie z tym problemem nie poradził. Czyli nadużyć seksualnych, pedofilii, tej całej hipokryzji związanej z życiem seksualnym kapłanów i tak dalej. Ja jestem ostatni, który byłby doradcą Kościoła i ośmieliłbym się coś doradzać, ale być może źródło tych nieszczęść jest w tej właśnie instytucji celibatu, czyli no, 16-18-latek decydujący się na drogę kapłańską, no, iść do seminarium, no, w gruncie rzeczy nie znając jeszcze, czym jest to ten instynkt seksualny i tak dalej, no, jest narażany na takie wielkie wyzwania, czy pokusy. Powiem tyle. Ta sprawa musi być wyjaśniona, bo już nie da jej się schować. To znaczy niewątpliwie Kościół musi otworzyć swoje archiwa, musi znaleźć własną formułę. Nie ma na to ochoty. No wiadomo, że nie ma ochoty, ale powinien zrozumieć, że tego się ominąć nie da. To jest już za głośne i zbyt obecne w dyskusji również wśród wiernych, żeby uniknąć tego tematu. Natomiast gdy chodzi o papieża, ja powiem, z papieżem, z Janem Pawłem II spotykałem się ponad 20 razy i no, mnie jest osobiście bardzo trudno sprowadzić jego osobę tylko do tego skandalu, dlatego że ja na przykład pamiętam dobrze moją rozmowę w Watykanie tuż przed referendum, kiedy nasza kampania referendalna była zagłuszana przy wsparciu tych najbardziej konserwatywnych ludzi Kościoła polskiego. Pomógł. No, jego słowa: Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. To jest coś, za co ja jestem wdzięczny. Pamiętam, kiedy zawsze rozmawialiśmy o polityce, bo ja nie rozmawiałem o kwestiach teologicznych z papieżem, słusznie, nie uznawał mnie za partnera w tych kwestiach, ale o polityce uznawał. Rozmawialiśmy o Rosji, rozmawialiśmy o Ukrainie, rozmawialiśmy o Unii Europejskiej. Przecież kiedy ja mu przedstawiałem plan Unii Europejskiej, papież do mnie mówi: wie pan, panie prezydencie, ja nie mogę tego nie popierać, bo tak naprawdę jestem pierwszym Polakiem, który już wszedł do Unii Europejskiej. No bo w 1978 roku, jak został wybrany papieżem, zamieszkał w Watykanie, czyli we Włoszech i tak dalej. Więc wie pan, ja patrzę na papieża z tego punktu widzenia. Pamiętam jego wystąpienia dotyczące choćby tej jedności politycznej Polaków. Mówił w Sejmie, mówił: solidarność to nie jest jeden przeciwko drugiemu, tylko tak, jeden pomagający. Ci, którzy tak teraz bronią tego wszystkiego, chyba niestety zapomnieli o głównym przekazie. Więc jako człowiek niewierzący, ja jestem ostatni, który chciałby, że tak powiem, wrzucić papieża tylko do tego bagna z tą pedofilią, no, który jest straszny i które trzeba jakoś tam oczyścić, ale pamiętajmy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane. To na koniec ostatnia sprawa. Trochę w związku z tym, że dziś Dzień Kobiet, wiadomo, że kobietom obecnie w Polsce lekko nie jest. Wiemy, że wczoraj debatowano nad jeszcze większym zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Na szczęście zostało to odrzucone w pierwszym czytaniu, ale na przykład pan Hołownia z panią Kosiniakiem chcą kwestię aborcji rozwiązać w referendum. Pana zdaniem to jest dobry pomysł? Jakby pan ten kłopot niewątpliwy od dziesięcioleci, który nad nami wisi, rozstrzygnął? Ja uważam, że instytucja referendum w tej sprawie jest absolutnie uzasadniona. I uważa pan, że 90-letni mężczyzna powinien decydować o prokreacji młodych kobiet? Nie, powinien decydować. Powinien decydować i wie pan, jak spojrzymy na przykład bardzo katolickiej Irlandii, to zobaczymy, że poprzez właśnie referenda doszło tam do istotnej liberalizacji zarówno ustawy aborcyjnej, jak i kwestii związków jednopłciowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak dla referendum z pana. Tak, dlatego że uważam, że kwestie światopoglądowe, one są właśnie tymi, które powinny podlegać takiej powszechnej dyskusji i powszechnej ocenie, więc referendum nie jest złym rozwiązaniem, wręcz przeciwnie, jest dobrym rozwiązaniem. A 90-latek może tak samo zagłosować za liberalizacją, jak i 18-latek, więc wie pani, ponieważ ja zbliżam się bardziej do 90 niż do 18, ja się nie cofnę. Nie widać. Dziękuję bardzo, to ja muszę bronić tych starszych ludzi i dać im również prawo do własnej oceny. Panie prezydencie, to tak koniec jeszcze. Michał, mój wydawca, mi podpowiedział, że tutaj przy bardzo dużej liczbie oglądających, cieszę się, mieliśmy ankiety. Czy Aleksander Kwaśniewski byłby dobrym sekretarzem generalnym NATO?
No. 85% na tak, a prawie 2000 głosów oddanych, więc dość duża grupa. Tu już mam pierwszą grupę poparcia. Że, pierwsza grupa poparcia. Bo wiemy, mój problem polega na tym, że dzisiaj nie mam żadnej partii, którą mógłbym nazwać swoją, mimo że oczywiście sympatyzuję z lewicą, ale te 2000 to już jest coś, co każdy mi się zastanowi. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Bardzo dziękuję panie wszystkiego prezydencie. I wszystkim paniom zdrowia i pomyślności nie tylko dzisiaj, ale zawsze. A za chwilę kobieta, która walczy o prawa swoje i swojego dziecka. Iwona Hartwich u nas. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku zmienia sytuację polskich rodzin. Zmienia sytuację polskich rodzin i rodzin z małymi dziećmi, i seniorów, i również osób niepełnosprawnych. I warto byłoby, abyśmy w tej kulturze dialogu, w tym dialogu, który my cały czas prowadzimy z osobami niepełnosprawnymi, również tutaj ten dialog prowadzili. Te oszczercze słowa, które padają z ust pani poseł o tym, że Fundusz Solidarnościowy to jest fundusz, który został stworzony i dzięki temu funduszowi realizowane są takie programy jak asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa i centra opiekuńczo-mieszkalne. Niegodne jest, aby poseł kłamał tutaj z mównicy sejmowej. Programy funkcjonują. Przestańcie kłamać. Przez ostatnie 8 lat nie zrobiliście dla osób z niepełnosprawnościami po prostu nic. To wy złożyliście do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w 2014 roku. Wyrok zapadł i nie został zrealizowany. Proszę mi powiedzieć, jak przeżyć za 620 zł? Jak przeżyć za 1217 zł? Dzieci z niepełnosprawnościami, z wadami genetycznymi muszą co roku stawać na komisję. Reforma systemu orzecznictwa. Słyszymy ciągle tylko same niespełnione obietnice. Likwidacja zakazu pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego. Złożyłam ustawę w tej sprawie ponad 2 lata temu. Nic się nie dzieje. Na zimnej, sejmowej posadzce znów śpią ludzie. To grupa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Znów tu nocują, bo wy ich oszukaliście. Wiem, że sytuacja w Sejmie trudna, napięta, tym bardziej dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Pani Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej, ale dziś przede wszystkim jako mama syna z niepełnosprawnością. Kłaniam się pani poseł, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, z mównicy sejmowej wczoraj padło pytanie, jak przeżyć za 1217 zł miesięcznie. Więc ja ponowię to pytanie, jak przeżyć za 1217 zł miesięcznie? Pani redaktor, nie można przeżyć za 1207, nie może przeżyć osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji za 1217 zł. Rząd wykorzystuje. Mam jakiś kłopot. Korzystuje. Rząd wykorzystuje sytuację. Wykorzystuje po prostu miłość, zaangażowanie do naszych dzieci, nas, rodziców. Jeżeli ktokolwiek z polityków dzisiaj proponuje 1217 zł na życie takiej osobie, no to po prostu to jest coś, co nie mieści się w głowie. Ja pamiętam taką wypowiedź pani Maląg, bo oczywiście to wszystko, co puszczaliście w materiale, to jest perfidne kłamstwo pani Maląg, ale pamiętam też taką wypowiedź całkiem niedawno, kiedy wyszła na mównicę i powiedziała, że niepełnosprawne osoby nie potrzebują więcej pieniędzy. I powiem szczerze, że mnie zmroziło, dlatego że ja już miałam w swoim biurze 200 tysięcy podpisów pod rentą socjalną, gdzie byłam inicjatorem tej ustawy i ten projekt ustawy został złożony właśnie wczoraj w Sejmie. Więc jeżeli ktoś mówi, że osoba niepełnosprawna, która ma 1217 zł na życie i mówi, że nie potrzebuje pieniędzy, no to tak naprawdę nie wie, o czym mówi. Natomiast jeżeli chodzi o ten Fundusz Solidarnościowy, o którym również kłamała pani minister Maląg z mównicy sejmowej, więc warto wiedzieć, że on powstał w 2018 roku. I to była odpowiedź premiera Morawieckiego na to, że nie wiedzieli, jak PiS nie wiedział po prostu, jak nam pomóc, a trochę też wygonić z tego Sejmu, tak, bo ten protest był długi, 40-dniowy, i stworzono fundusz solidarnościowy.
Do dzisiaj w tym funduszu jest, uwaga, 34 miliardy złotych. Miliardy. Więc mówimy o bardzo dużej gotówce. I co zrobił PiS? Kiedy tylko doszedł do władzy w 2019 roku, oni zmienili tą ustawę tak, że nawet wywalili z tego funduszu słowo niepełnosprawni i rzeczywiście 12 miliardów jest przeznaczone na pomoc, ale przeszło 20 miliardów PiS ukradł. PiS ukradł te pieniądze, schował do swojej własnej kieszeni, po prostu okradł najsłabsze osoby. I dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, bo z tego Funduszu Solidarnościowego, gdyby PiS nie ukradł tych pieniędzy, byłyby wyższe renty socjalne, byłaby opieka wytchnieniowa, byłyby domy wspomagane, a przede wszystkim byliby też asystenci. Asystentów nie ma i takim żywym dowodem jest na to mój syn, kiedy do 16 grudnia miał asystenta, a 17 grudnia już nikt do niego nie zapukał. I pani redaktor, warto też o tym powiedzieć. Ja sobie zdaję teraz sprawę, że jest na mnie nagonka i nagonkę robi też pan rzecznik praw osób tutaj niepełnosprawnych, pan Wdówik. Zarzuca nam się rodzicom, ja dostałam ostatnio właśnie taki zarzut, że my rodzice nie chcemy, a to było też personalnie bardzo do mnie, że my nie chcemy usamodzielniać swoich niepełnosprawnych, dorosłych, no już osób, tak? No dla mnie zawsze to będzie dziecko. Pani redaktor, ale pytanie brzmi, jak ja mam to zrobić? Jeżeli pytam się pana Wdówika, czy będą darmowe mieszkania wspomagane? Cisza. Jeżeli się pytam, bo akurat w przypadku Kuby, asystent musiałby być całodobowy, tak? Bo Kubę trzeba umyć, ubrać, nakarmić, iść na spacer i pchać wózek. Ja się pytam pana Wdówika, czy to wszystko będzie, zapada cisza. No to jest tak trochę, jakbym pana Wdówika postawiła na ulicy Szerokiej w Toruniu, zabrała mu z całym szacunkiem, bo to jest też osoba z niepełnosprawnością, ale zabrała mu psa, bo to jest osoba niewidoma, tak, rzecznik? Psa i laskę i bym powiedziała, proszę bardzo, proszę się usamodzielniać. Pani poseł, tylko jak odbiorcy całego tego sporu mają reagować w sytuacji, kiedy słyszą, czy od pani minister Maląg, czy od pani minister Ścigaj, że oczywiście sytuacja osób niepełnosprawnych powinna być w Polsce lepsza, ale sukcesywnie poprawia się od kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Że nakłady się zwiększają, że pieniądze są przekazywane. No mówią o tym obie pani minister dość wprost. Czy one po prostu oszukują nas wszystkich w żywe oczy, czy rzeczywiście niewystarczająco, ale jednak to wsparcie od państwa płynie? Nie, nasza sytuacja od 2018 roku absolutnie naszych rodzin i osób z niepełnosprawności mi się pogorszyła. Pani minister Ścigaj zresztą się skompromitowała, jak przyszła do nas, bo nie wiedziała, dlaczego dzieci nie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, więc powiedziałam, dlatego, że turnus kosztuje 10-8 tysięcy i rodziców nie stać. I nie wiedziała również, dlaczego nie mają asystentów, no bo po prostu programy nie działają. Obydwie panie próbują społeczeństwo kłamać i nie mówią jednej prostej rzeczy. My żyjemy tu i teraz. Mamy rok 2023. I ja rozumiem tą politykę, gdzie obie panie mówią, że w 2015 było tyle mniej, a teraz jest tyle więcej. I bardzo dobrze, bo musi być więcej. Tylko nie mówią jednej rzeczy. A laikowi po prostu, osobie, która nie ma jakby kontaktu z osobą niepełnosprawną, trzeba wytłumaczyć tak. W 2015 roku godzina rehabilitacji to był koszt 60 zł. A w 2023 roku koszt godzinnej rehabilitacji to jest 300 do 800 zł. Jest różnica? Jest. Zdecydowanie. Pani poseł, tylko teraz pojawia się pytanie, co dalej? Bo wy protestowaliście w 2014, w 2018, dziś mamy 2023. Czy chociażby jeżeli chodzi o sposób traktowania protestujących, czyli przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, zmienił się pani zdaniem po dwóch dniach, już możecie to ocenić, przez te lata? Czy w dalszym ciągu jest, no, delikatnie mówiąc, mało człowieczy? Tak, to jest ta sama mentalność, to jest ta sama partia, ta mentalność się nie zmieni. Natomiast teraz PiS obrał taki kurs, ponieważ każdy się boi i to wiem
z bardzo dobrego źródła. Nie przyjdzie pani minister Maląg, nie przyjdzie pan prezydent również, bo nic nie zrobił dla osób z niepełnosprawnościami przez 8 lat, nie przyjdzie pan Morawiecki. Każdy z tych polityków boi się tak naprawdę prawdziwej konfrontacji. Więc nie wiem, czy możemy liczyć, aczkolwiek zapraszamy. No jest ogólny strach nad tym, żeby po prostu posłuchać prawdy, bo są tutaj rodzice z komitetu protestacyjnego już od 2014 roku, z 2018 roku i teraz są ci sami rodzice, więc ta konfrontacja na pewno byłaby bardzo trudna. Ale pani redaktor, co bym chciała bardzo, żeby to wybrzmiało. My, bo to jest bardzo ważne, z czym właściwie chcieliśmy pokazać, że co trzeba naprawić jak najszybciej, tak, że te osoby nie mają pieniędzy na życie. I dzisiaj o godzinie 12:30 będzie w Sejmie konferencja, gdzie przywołamy i powiemy po kolei o każdym polityku z PiS-u. To jest 15 osób, mogłyby odrobinę empatii. Swój projekt ustawy, tej o rencie, mogą go skserować, mogą go procedować, a o każdej osobie powiemy, co i kiedy z nami się spotkała, mówiła. Po prostu przybliżymy całemu społeczeństwu obraz 100 posłów, nie tylko, bo i marszałek, którzy obiecywali pomoc i dokładnie po kolei każde nazwisko będzie wymieniane dzisiaj na tej konferencji. Będziemy pani, bardzo zachęcać. Pani poseł, chciałabym, jeśli pani pozwoli, wrócić jeszcze do tych warunków, w których w tej chwili funkcjonujecie. Mnie zmroziło, szczerze mówiąc, jak ja dzisiaj przeczytałam pani wypowiedź w internecie, że Straż Marszałkowska szukała za pomocą psów narkotyków? Znaczy, może pani coś więcej o tym powiedzieć? Tak. Znaczy, ja powiem, że to fatalnie bardzo wyglądało po przynocy. Ta noc była spokojniejsza. Mhm. Przyszedł tutaj pan, który wszedł między łóżka, tak po środku stanął i po prostu, nie wiem, 15 minut non-stop powtarzał jakąś taką samą rzecz. Go bardzo prosiliśmy, żeby po prostu nie wpuszczał luźno psa, tak? Żeby w ogóle może zrobić tak, jak to było chyba bodajże w 2014 roku, że po prostu tam no, po prostu humanitarnie ci pirotechnicy i tylkarki. I po prostu posprawdzali ewentualnie co tam, torby. No nie było problemu. Natomiast tutaj to było takie nękanie, tak? I rzeczywiście ten pan powiedział, że szukają tutaj narkotyków. Znaczy, że państwo czy osoby z niepełnosprawnością miałyby wnieść do Sejmu narkotyki, tym bardziej, że były sprawdzane przy pierwszym wejściu do Sejmu, tak? No, to pani redaktor, no nie narkotyzujemy się na pewno. Ojej, dobrze, pani poseł, zostawmy w takim razie to. Ja życzę państwu, żeby te warunki były jak najlepsze. Wróćmy jeszcze do samej kwestii ustawy, bo rozumiem, że państwo chcą zrównać wysokość renty socjalnej z płacą minimalną. Wiemy, że nie ma na razie zgody na to, żeby projekt obywatelski przyspieszyć, bo tak jak mówiła wczoraj pani marszałek Witek, no projekt obywatelski jakby jest rozpatrywany swoim trybem i w swoim czasie. No to jaki jest problem, żeby złożyć projekt poselski w tej sprawie? No to jest właśnie to, co powiedziałam pani redaktor przed chwilą. No dobrze, ale to dlaczego koledzy z Koalicji Obywatelskiej nie mogą go podpisać po prostu? Proszę, dlatego, że ja zdecydowałam się, że będzie to, bo Koalicja Obywatelska też pomagała mi zbierać te podpisy, tak? Z Koalicji Obywatelskiej też dostałam prawie 100 tysięcy podpisów. I tak zdecydowałam, dlatego, że zresztą jeszcze składałam wcześniej dwie ustawy, które zostały zamrożone przez panią Witek. Tak zrobiłam. I oczywiście mogą. I oczywiście jak trzeba będą, to zrobią. Tylko pani redaktor, PiS ma absolutną władzę, a tych 15 posłów, których dzisiaj wywołamy, to są ci posłowie, którzy nam obiecali realną pomoc, więc my dzisiaj o nią poprosimy. Pani poseł, a co pani odpowie tym, którzy mówią, że wam chodzi tylko o pieniądze, że osoby z niepełnosprawnościami mają w Polsce szereg rozmaitych innych problemów polegających na tym, że trzeba ich aktywizować, że trzeba budować w taki sposób, żeby było łatwiej im się poruszać, żeby po prostu mogli być bardziej samodzielni, że tutaj nie tylko o kasę chodzi, a pani Hartwich chodzi głównie o pieniądze. Pojawiają się takie argumenty. Co pani odpowie na takie właśnie? Jeżeli w ogóle usłyszymy odpowiedź, bo widzę, że mamy problem z połączeniem internetowym. Chyba będę musiała poprosić kolegów, żeby raz jeszcze z panią poseł się połączyli, bo
ewidentnie jest jakiś kłopot, no ale wiadomo, w Sejmie to z reguły niestety zdarza się dość często w związku z tym, że no, po pierwsze jest tam bardzo dużo osób, a po drugie no, prawdopodobnie również połączenia internetowe mogą być w jakiś sposób kontrolowane. Ja tylko jeszcze przypomnę, że wczoraj doszło do takiej dużej scysji osób protestujących z kolei panią minister Ścigaj, Agnieszką Ścigaj, pewnie państwo pamiętają, kiedyś Kukiz 15, dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister do spraw integracji, tak to się ładnie nazywa. No i po godzinie 17 pani minister wczoraj pojawiła się u osób protestujących. Chcemy godnie żyć, to usłyszała od nich właśnie. No i przypomnę tylko, że pani Agnieszka Ścigaj próbowała przekonywać, że od lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. No i wybuchła dosyć duża scysja, której uczestniczy przez kwadrans. Właściwie przerzucali się wzajemnymi pretensjami i zarzutami. Pani Ścigaj zapewniała, że dokładnie od 8 lat składa rozmaite wnioski dotyczące niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, że zajmuje się kwestią mieszkań wspomaganych, że jest mnóstwo ludzi potrzebujących samodzielnego życia i proszę mówić, że nie mówić, że nic się nie zmieniło. Tak pani minister Ścigaj zwróciła się do osób protestujących, no ale jak państwo słyszeli, pani Iwona Hartwich mówiła o tym, że tak naprawdę nie zmieniło się właściwie nic, jeżeli chodzi o sytuację osób z niepełnosprawnościami tu mówiła o roku 2018. No, do tego dochodzi, drodzy państwo, inflacja. O tym też proszę nie zapominać, dlatego że wszystkie leki, pieluchomajtki, turnusy rehabilitacyjne, no to wszystko też drożeje tak naprawdę z dnia na dzień i to jest sytuacja, z którą muszą się mierzyć właśnie opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Nie wiem, czy uda nam się połączyć z panią posłanką Hartwich jeszcze. Pytam Kuby. Mówi, że są jakieś problemy, więc właściwie musimy podjąć decyzję, czy kończymy. Chyba kończymy, drodzy państwo. Podziękujemy, bo wszystkie najważniejsze rzeczy, mam wrażenie, zostały przez panią posłankę Hartwich powiedziane. Oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie w kontekście tego, co dzieje się oczywiście w Sejmie. Jak protestujący zapewniają, zostaną tam do skutku. Pytanie więc, ile to będzie trwać w obliczu no niezbyt przychylnego nastawienia, nie bójmy się użyć tego sformułowania, większości parlamentarnej. Podobno mamy jednak połączenie z panią posłanką Hartwich. Spróbujmy. Jeżeli znowu będzie niedobrze, to już się pożegnamy, pani poseł, więc jeszcze raz podejmijmy próbę. Ja nie wiem, czy pani słyszała to moje pytanie ostatnie, czyli zarzut wobec pani, że chodzi wam tylko o pieniądze, a nie o aktywizację osób z niepełnosprawnością. Co pani na to odpowie? No chyba niestety nie usłyszymy się już z panią poseł, no ale będziemy oczywiście na bieżąco informować państwa w kolejnych programach, co dzieje się w Sejmie w kontekście osób z niepełnosprawnością. Bardzo państwa przepraszam za tę sytuację, no niemniej jednak nie jesteśmy w stanie wpłynąć na łącza internetowe w Sejmie. Pani posłance Iwonie Hartwich bardzo dziękuję i państwu także dziękuję za dziś. To był program Ekspres Biedrzyckiej. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Celowo nie będę składać życzeń z okazji Dnia Kobiet, bo uważam, że Dzień Kobiet powinien być codziennie, a nie jest to dzisiaj kraj łatwy do życia dla kobiet, więc drogie kochane panie, po prostu siły wam życzę, a wiadomo, że kto załatwi wszystko, co trzeba załatwić, jeżeli nie kobiety. Do jutra. Wracamy o 9:07.